Dzień dobry. Witajcie, drodzy Państwo. Znowu na kanale, bo lubię robić zdjęcia. Chciałbym się przywitać z nowymi osobami, których przybyło od ostatniego czasu. Ja jestem Robert, serdecznie Wam dziękuję, że tu jesteście. Mi zaufaliście w moich opowieściach. I zapraszam tych, którzy tu trafili przez przypadek, do subskrypcji tego kanału. Jestem amatorem fotografii i nigdy się nie nazwę profesjonalistą. Zresztą dobrze wiecie ci, którzy mnie obserwują od dłuższego czasu, że robię to z przyjemnością i dla pasji. Dobrze, a teraz od razu, mili Państwo, chciałbym przeprosić, że mnie nie było taki długi czas. 3 tygodnie bodajże, jeśli wrzucam ten film. Ale chciałbym Wam wyjaśnić jedną sprawę. To jest kanał z mojej pasji fotografii i robię to dla mojego hobby. Nie robię tego zarobkowo. To nie jest moje takie pełne życie. Tak, jeszcze jestem na etacie. Rozwijamy drugą firmę i teraz przez ten czas właśnie tamtemu i teraz właśnie mojemu naszemu rodzinnemu hobby, czyli kterarystyce, poświęciłem czas ostatnio, dlatego nie kręciłem też tych filmów. Zresztą, drodzy moi mili, pogoda nie była ostatnio za ciekawa. No tutaj na Kujawach i Pomorzu, tak, bo jesteśmy w województwie, mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego roku. Nie ma za ciekawej pogody jesienią. Zawsze zauważyłem to co roku, że przychodzi jesień, to jest fajnie, ładnie, pięknie, ale bardzo często jest tak jak teraz, moi mili, jest zachmurzone całkowicie niebo. Przychodzą porywiste wiatry, zdmuchuje wszystkie liście z drzew i tak to wygląda. Ale nic to. Miałem ochotę dzisiaj przyjść porobić zdjęcia, zatem przyjechałem, porobić zdjęcia. Z tym, że przy takiej pogodzie kadrów raczej nie będzie za dobrych. Chyba, że coś znajdę, na razie chodzę i szukam. W tym przepięknym miejscu, jak Lesie Bukowym, który tutaj jest. Robiliśmy z niego parę zdjęć. Przyjechałem na pętlę autobusu 5-2, na Podkowę, za Myślęcinkiem Bydgoskim. Zapraszam serdecznie. Bardzo fajne tereny. I do krajobrazu się całkowicie nadają. Ale bardzo często interesujecie się tym, czym robię zdjęcia. Zatem dzisiaj zrobimy sobie najpierw jeden kadr, jeśli uda się go złapać. Następnie pokażę Wam, co zabieram ze sobą do tego małego plecaka fotograficznego. Czym robię zdjęcia, czym fotografuję, czym latam i tak dalej. Zatem, mili Państwo, zapraszam na film. Moi drodzy, przy kiepskiej pogodzie jest ciężko jakikolwiek kadr, jeśli chodzi o las. No, taka prawda, ale to nie zmienia faktu, że coś wybraliśmy. Niestety przy tamtym przekrzywionym drzewie, tam gdzieś ono jest, zresztą widzieliście wcześniej, no nie dało rady niczego zrobić. Obszedłem naokoło w tej wewte, no nie pasowało mi, ale zobaczcie zresztą,
Jesteśmy w takim pięknym lesie i tutaj, spójrzcie, mamy takie drzewo powykręcane, jedno w drugie wychodzi i kawałeczek dalej mamy drugie. One są z tej strony obrośnięte mchem. Tu mamy pełno jesiennych liści, które spadły już z tych drzew. Zatem, moi drodzy, będziemy mieli kadr. Już Wam go pokazuję i objaśniam. Czekajcie, coś mi się tu stało, bateria się wyczerpała? Ale super, poczekajcie chwilę. Dobrze, już jesteśmy z powrotem. Moi mili, jak widzicie, tutaj mamy ten kadr. Czekajcie. Przestawimy sobie. Nie przestawimy sobie. Się wszystko pozmieniało, moi drodzy. Manual focus na zwykły ISO 160. Moi drodzy, przesłonę ustawimy sobie na 9. Powinno wystarczyć. To da nam, moi drodzy, ISO 160 na tym aparacie, to jest max. Ustawimy sobie na 2 sekundy czas naświetlania. Teraz to bym chciał przesunąć gdzieś tu. OK, jest. Dobrze. Ustawiam jeszcze raz ostrość i teraz zobaczcie, tu mamy to drzewo, pierwsze drzewo, a tam mamy to drugie drzewo. Zobaczcie. To jest to pierwsze drzewo, a to jest to drugie drzewo. Moi mili, stworzyłem tutaj taką naturalną ramkę z tego powyginanego drzewa i z tego takiego dalszego, normalnego drzewa. A tu po środku jest pełno liści, czyli da nam taki jesienny klimat. Już widzę to zdjęcie w takim ciemnym modzie, takim dramatycznym. Takim. No zobaczymy. Zresztą róbmy zdjęcie. Potem będziemy się zastanawiać. Ustawiam ostrość na to pierwsze zdjęcie, a nie mam ustawionego. Lumix daje mi możliwość tutaj ustawienia zdjęcia. Dobrze. I teraz tak. Ustawiam ostrość na to pierwsze zdjęcie. Wyszło pięknie. Ustawimy sobie jeszcze timer, wiecie. Timer sobie ustawimy na 2 sekundy, żeby wszystkie drgania ten... Chociaż on ma bardzo dobrą stabilizację obrazu, więc dobrze. Ustawimy ostrość. Robimy zdjęcie pierwsze. Teraz, moi drodzy, ustawimy ostrość na to drugie drzewo. Robimy zdjęcie drugie. I to wystarczy, moim zdaniem, do tego zdjęcia. Nie wiem, czy będziemy je kadrować, czy nie. Może jeszcze szerzej sobie zrobimy, albo bliżej. Nie wiem. Zobaczymy. Dobrze. Jeśli to zdjęcie okaże się dobre, zapraszam na nie teraz. Moi drodzy, mili Państwo, jak trafiliście na ten kanał i jeszcze zostaliście do tej pory, więc zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i dział komentarzy jest dla Was. Dobrze, taka autoreklama. Zanim przejdziemy do zawartości mojego plecaka, moi mili, znalazłem drugi kadr, bo się odwróciłem. Czasem tak jest, że człowiek się odwraca i znajduje drugi kadr. Nie będą, słuchajcie, moi drodzy, to genialne kadry, ale spójrzcie, tu jest jedno drzewo, pionowe. To drzewo z tyłu jest przechylone, a tu jeszcze zostało nam troszkę liści na tych drzewach. Po środku jest takie małe drzewko, ale spokojnie, nie będzie nam chyba przeszkadzać. Zobaczcie, taki kadr ustawiłem na tym zdjęciu. Moi mili, ustawiamy ustawienia takie jak wcześniej, tak? F9, 2 sekundy czas naświetlania, ISO 160. I zobaczymy. Pierwsze ostrość ustawiam na to drzewo. 1/200 sekundy. Przepraszam, co ja gadam. Druga ostrość na to drzewo. I sobie zrobimy trzecią ostrość, głębię ostrości na to środkowe drzewo. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, tak? Mamy pierwsze zdjęcie. Jak sobie przybliżymy.
Są tu krzaczory, słuchajcie, no niestety, no są krzaczory i krzaczory będą. Taka jest natura lasu. No nie mam tutaj specjalnych kadrów. Trzy zdjęcia z różnymi głębiami ostrości, żeby... karmienie moich pajączków, żeby właśnie zrobić. Aha, jeszcze to zdjęcie zrobiłem pionowe z tą dziuplą w środku, przebiciem tego drzewa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie będą to super kadry. Nie będą to mega kadry, które wygrają różne konkursy i tak dalej. O, śledzenie. Wyłączamy śledzenie, ok. Ale ja wyznaję zasady, zresztą dobrze wiecie, wychodźcie, róbcie zdjęcia. Zdjęcia są ciekawe. Przebywacie w lesie, dotleniacie się i ogólnie trzeba przebywać w lesie. Dobrze. Jeśli to zdjęcie mi wyszło i to poprzednie, to zapraszam na nie teraz. Dobrze, moi mili. Zatem, odpowiadając na wasze pytanie, abym się wywrócił. Co posiadam w plecaku? Zatem, zacznijmy od tego, że plecak dostałem od KF Concept. Opisałem dlaczego w poprzednim filmie. Jak dla mnie, bardzo fajny, mały, poręczny i tak dalej. Zapomniałem statywu schowkowy. Dobra. Zacznijmy od górnej klapki. W górnej klapce. No i posiadam. Zima to rękawiczki. Przeważnie mam je w kieszeni, ale dzisiaj jest w miarę ciepło, więc schowałem. Gimbal. Gimbal kupiony w Actionie za parę groszy. Do czego mi gimbal? Słuchajcie, czasami jak robię z DJI panoramy różne i tak dalej, no to na statywie sobie podłączam tu telefon i DJI podłączam do telefonu, co daje mi fajne możliwości robienia timelapsów i nagrywania różnych scen typu chodzonych i tak dalej. Mam duży podgląd do tego. Pozostałość z lata off. Kamerka 4K. Mam ją ze sobą, zawsze jest naładowana, się przydaje. Żeby była. 16 megapikselowa i tak dalej. DJI Osmo Pocket, którym właśnie nagrywam. Nagrywa w 4K, 16 megapikselowa matryca. I to w zupełności wystarczy. Wiem, że są nowsze modele. Na razie kupiłem tego, żeby sprawdzić, jak to się ma do siebie i się sprawdza. Na razie nie kupuję, się sprawdza, jest bardzo dobry i to mi wystarczy. Słuchajcie, i czym nagrywam? Ulanzi. Ulanzi J11. Kupiony jakiś czas temu. Bardzo dobrze działa. Podłącza się go pod telefon. Tu macie stację, zwykła aplikacja do nagrywania, jakakolwiek może to być, słuchajcie, ja mam nagrywanie, takie coś sobie leci i w
tym momencie, jak mówię, to nagrywam. Jeśli chodzi o synchronizację tego z filmem, nie ma najmniejszego problemu, gdyż Osmo ma też swój mikrofon wbudowany, nie jest on za dobry i tak dalej, ale DaVinci Resolve, na którym nagrywam te filmy, bardzo fajnie sobie radzi z synchronizacją audio z wideo. Zatem to była mała kieszeń. Tu mamy drugą małą kieszeń, moi drodzy. I co tutaj mam? Zawsze ze sobą zabieram. Tutaj jest kabel wyzwalający do suniacza. I w tej kieszonce mam cały zestaw do drona, gdyż jest to dron w zestawie Flymore Combo, czyli ma dużo, dużo, dużo możliwości. Wymienne birniki, kable, złączki, przyłącza i tak dalej. Słuchajcie, tu też dostałem od KF Concept filtr ND232, czyli jak chcę sobie wydłużyć czas naświetlania do czegoś, to bardzo mi się przydaje. Tu mam baterię. Akurat do Lumixa, do soniacza nie wziąłem ze sobą, zapomniałem, i filtr polaryzacyjny, który się przydaje czasami, czasami nie. Przeważnie robię zdjęcia bez filtrów, bez niczego. Dobrze, i teraz przejdźmy do głównej kieszeni mojego plecaka. Moi drodzy, pamiętam, jak mówiłem, 16 megapikselowy diod i pocket. Zapamiętajcie tą liczbę, bo jestem 16-tak. Paweł by się, kurczę, trochę zbulwersował. Chodzi na zdjęcia jeleni i tak dalej. Zatem to jest moja kieszeń, jeśli chodzi o mój plecak. Tutaj jest coś, co na czym siedzę. To jest pokrowiec do tego plecaka na deszcz, wichury i tak dalej. Zatem to jest to miejsce. On jest całkowicie formowalny, więc można sobie zmieniać ten układ i tak dalej. Ale powiem wam, co ja zabieram ze sobą do lasu, by robić zdjęcia. Krótko mówiąc, czym latam? Dzisiaj nie polatamy, bo jest kiepska pogoda i chyba, że będziemy wracać. Czyli wiadomo, może nie, może zaczniemy od samego drona, nie? Tak, DJI Mini 2. 16 megapikselowa matryca, 16, pamiętajcie, 16, 4K nagrywa, bardzo mały, zgrabny, można na nim latać na zwykłe uprawnienia, poniżej 250 gramów, jeśli coś wam to mówi, jeśli nie chcecie zrobić film, to on zrobi na temat droniarstwa w Polsce. Do niego jest stacja startowa, tu się podłącza telefon. Ta wersja mini nie ma wbudowanego od ekraniku, zatem trzeba podłączyć telefon, zainstalować. A że jest to Flymore Combo zestaw, czyli mam trzy baterie w zestawie. Trzy baterie, daje mi to 1,5 godziny lotu. Wystarczająco? Czasami myślę, że tak, czasami myślę, że nie, gdyż przykładowo obiekt jest oddalony od nas o kilometr. Musimy tam lecieć, obgadać i tak dalej, wymienić baterię, wrócić i tak dalej. Tak! Nie będę wam opowiadał. Możemy kiedyś zrobić film, jak robię zdjęcia z drona. Ale dobrze, tutaj nie wystartujemy. Aparat. Głównym aparatem, którym robię krajobrazy, to jest Lumix G5. 16 megapikselowa matryca. I to mi wystarczy. To mi wystarczy w zupełności. Bardzo fajny, kitowy obiektyw. Podstawowy obiektyw, który tu ma. Aha, i tu mam miejsce, gdzie dokupię do niego jeszcze teleobiektyw. Dobrze, teleobiektyw. Tak, to jest teleobiektyw. Będzie 45-150. Mi się wydaje, że jest potrzebny, gdyż już czuję tą potrzebę, że muszę sobie zwiększyć troszkę ogniskową. I tak zrobię. 16 megapikselowy aparat w zupełności wystarczy. Panasonic Lumix. Dotykowy ekran, dużo możliwości. I mój stary aparat Sony A37, no jestem przyzwyczajony, ja na nim robiłem wildlife, czyli zdjęcia przyrody i dzikiej zwierzyny, do tej pory mi służy, nie patrzę ile ma strzeleń migawki, bo pewnie ma przekroczoną o miliony, bo i nic się z nim nie dzieje, zawsze mam do niego, jak wychodzę, podłączony obiektyw,
konikiem Minolty 50 mm ze światłem 2.8 i jest to obiektyw makro. Także jak będziemy szli gdzieś na makro, będziemy sobie robić. Przydaje się w domu przy naszej hodowli. Do tego mam 50 mm Minolte ze światłem 1.7. Genialne, jeśli chodzi o bokach, o przybliżenia, portretówka, no i do przyrody też jest genialny. I do tego dokupię jeszcze, słuchajcie, teleobiektyw 45-150, jak budżet na to pozwoli. Wszystko. Wszystko. Aha, ten Sony to też jest 16-megapikselowy aparat. Z tym, że Sony ma matrycę APS-C, a Lumix ma mikro 4/3, czyli jeszcze mniejsza matryca. Nie mam pełnej klatki, może kiedyś się dorobię. Nie czuję takiej potrzeby, by mieć pełną klatkę. Jak widzicie po zdjęciach, daję radę. Poczekajcie chwilę. Głównym statywem, ja go sobie od razu złożę, bo już nie będziemy robić zdjęcia. Głównym statywem, którego używam, to jest Rolei, kupiony dawno temu, bardzo lekki, gdyż to jest aluminiowy statyw. Powiem Wam tak, Rolei statyw Compact Traveler numer 10. On kosztuje, nie wiem ile teraz kosztuje, tu Wam wyświetlę cenę, ale naprawdę jest to bardzo fajny statyw, służy mi wiele lat, był już w wodzie, w bagnie, w piasku, nad morzem i działa. Wiadomo, trzeba wyczyścić i tak dalej. Szybko się go składa, chociaż z drugiej strony, teraz tak sobie pomyślałem, on jest niski ten statyw, nie? On ma metr chyba 65 w maksymalnym wystawie, ja mam 1,85 m. Zatem tych 20 cm mi brakuje, więc muszę pomyśleć, może jakiś statyw taki dwumetrowy by się przydał. Zobaczymy. Dobrze. Zatem widzicie, mili Państwo, co zabieram ze sobą na takie wyprawy fotograficzne. Oczywiście jak idę na nockę, to zabieram duży plecak, do którego chowam ten plecak. I osprzęt, jedzenie, buty, ciuchy, śpiwór, może jeszcze jak, chyba że latem, no to jakąś mniejszą kalimatę na ciuszki. Jak widzieliście ostatnio, jak byliśmy fotografować Drogę Mleczną, to był też hamak, tarp do tego i to wystarczy na takie wędrówki. Dobrze. Chcieliście wiedzieć? To się Wam pochwaliłem i naprawdę to wystarczy. To wystarczy, jak skompletujecie sobie nawet jeden aparat, słuchajcie, i do niego skompletujecie sobie obiektyw makro, zwykły obiektyw kitowy, szeroki jak będzie, i teleobiektyw to nie musi być 600 od razu, czy 500 do fotografii dzikiej przyrody. Jeśli chodzi o krajobrazy, to w zupełności wystarczy. Nie używamy przesłon poniżej 5-6. Przeważnie. Tak zazwyczaj jest. No i to Wam wystarczy. Nawet nie musicie takiego dużego plecaka mieć. Torba taka fotograficzna, statyw. Chociaż teraz, jak jest dobra pogoda, czy teraz nie jest dobra pogoda, ale jak jest dobra pogoda, to z ręki zrobicie bardzo fajne kadry. No, dobrze. Dzisiaj nie polatamy. Nie ma ładnej pogody. Czekam na słońce, jak będzie, bo wtedy jeszcze te resztki tych całych drzewek, liści, co zostały u góry, będą fajnie przeświecać i na mgły. No, już zobaczymy, co wyjdzie. Mam plan na następne wyjścia. W jedno miejsce pojedziemy. Tam nawet jak nie ma pogody, to i tak są fajne kadry. No tutaj nie ma. Tu jest drzewa, są małe drzewa, jest chaos totalny. Jak widzieliście, ciężko znaleźć jakikolwiek kadr, ale coś zrobiłem. Mam nadzieję, że te zdjęcia Wam się podobają i mówię, to nie są zdjęcia do dużych portali fotograficznych, ani genialnych kadrów, które są planowane od dłuższych czasów. Zatem moimi, cóż mogę powiedzieć? Jak Wam się spodobało, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, polubienia i sekcję komentarzy na temat tego filmu i co byście chcieli widzieć jest dla Was. Ja się z Wami żegnam z brodatym pozdrowieniem. Do następnego filmu. Ja wracam coś zjeść, nie? Bo jest popołudnie, zresztą słońce zachodzi za półtorej godziny i nie ma sensu tu siedzieć, nie? Do zobaczenia, moi mili, na następnym filmie. Trzymajcie się, hej!